Dzień dobry Państwu w kolejnym komentarzu na czas kryzysu. Tym razem wieści chyba dobre, ponieważ zaczyna ruszać się już coś w naszym towarzystwie i ludzie zaczynają dostrzegać, otwartym głosem również mówić, że jest coś nie tak. I co jest nie tak? No, zaczniemy od tego, że zaczyna być bardzo interesująca sytuacja związana z naszym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Otóż po pierwsze, co już jest od paru dni dość dobrze wiadome wam pewnie, pani doktor Diana Wojtkowiak wystąpiła 11 maja z takim pismem, które sugeruje podejrzenie przestępstwa, które popełnił pan Szumowski. I to jest chyba oczywiste, że do tego musiało dojść, ponieważ pani doktor dość precyzyjnie przedstawiła zagadnienie związane z koronawirusem i wpływem anten 5G. Udowadnia to swoimi badaniami, powołuje się na badania innych ludzi, na książki, różnego rodzaju publikacje, więc jest to uzasadnienie, które jest no, dobrze umocowane w realiach. Ja nie będę komentował, nie będę czytał tego, ponieważ to już prawdopodobnie jest znane dość powszechnie, przynajmniej wśród obudzonych. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wreszcie zaczyna się coś dziać drogą oficjalną. Już nie tylko protesty, niezadowolenie, już nie tylko zniecierpliwienie, tylko zaczyna to wchodzić w fazę jakichś rozwiązań. I to jest fajne. Zauważamy, że nareszcie zaczyna się ruch. Ten ruch jest oczywiście dalej kontynuowany, bo to, że pan Szumowski pozwolił na pewne rzeczy, czyli na to, żeby podwyższyć normy stukrotnie promieniowania elektromagnetycznego w naszym kraju, co jest najwyższą normą w ogóle dopuszczalną w Europie, to, że każe nam chodzić w maseczkach, chociaż wcześniej uważał, że to bzdura, to, że nastawia nas w tej chwili w swoich przemówieniach na to, że no, trzeba się przyszykować, że 2 lata będzie to trwało. No i oczywiste zagadnienie, czyli przymus szczepień ochronnych, który chce wprowadzić. To wszystko było niepokojące, ale jak widać, światełko w tunelu zapaliło się i to nie jest pociąg. To jest już konkretne działanie, więc brawa dla pani doktor, że miała tyle odwagi przede wszystkim, bo to może się, jak widzicie, lato wszędzie. No wszędzie. Więc wygląda na to, że ten ruch w kierunku wyzwolenia będzie przebiegał przez obalenie autorytetów, które to już dawno było zapowiadane i warto zwrócić na to uwagę, że te czasy apokaliptyczne w tej chwili nadeszły. No i one się akurat tak objawiają. Wystarczy to zaobserwować i wzmagać tego typu zainteresowanie, nadal rozmawiać z ludźmi, pokazywać im tą wiadomość, że ktoś się nie bał, bo jak ludzie zobaczą, że nasza nauka, nasi naukowcy nie boją się mówić otwartym tekstem, mimo tego, że ich się tępi, ośmiesza, blokuje się im strony, wyrzuca się ich z uniwersytetów i różne dziwne rzeczy się dzieją z tymi ludźmi, to jednak dalej wyrastają jak grzyby po deszczu. Jeden zostanie uciszony, następny się odezwie. I tak, kochani, trzeba robić, bo jeden odważny ciągnie za sobą kolejnych 10-100 odważnych, a tamci pociągną dalej. I to będzie się namnażało jak kula śnieżna. I jest istotne to, żeby tą kulę śnieżną dalej toczyć. Co z tego wyniknie? No wiemy, że prokuratorem generalnym jest pan Ziobro. Oni się doskonale znają i tutaj ręka rękę myje, więc może nic z tego nie wyniknąć. Ale to, że w ogóle zaczęło się to dziać, to już jest dobrze, bo pociągnęło to na kolejne ruchy. I zwróćcie uwagę, jak ta odwaga wchodzi
w tej chwili w ludzi. Ponieważ nawet portale, które są mainstreamowe, zaczynają drążyć, na przykład Onet, zaczyna drążyć temat tego, w jaki sposób pan minister wypełnił swoje oświadczenie majątkowe. W jaki to sposób nagle zaczęły się namnażać pieniądze i w jaki sposób również tłumaczy się z tego. Bo tłumaczenie, że on bazgroli od dzieciństwa i jest dyslektykiem, kompletnie tutaj nie powinno być brane pod uwagę. To jest, jeżeli jest dyslektykiem, to jakim sposobem w ogóle dostał się na takie stanowisko? To jest nieprawdopodobne, żeby takie coś można było w ogóle oświadczyć w telewizji czy na łamach jakiejkolwiek prasy, mniej lub bardziej poważne. Przecież to wygląda na to, że on nas czaruje. Z jednej strony oświadczenie majątkowe no jest trudne dla nas do zaakceptowania. Z drugiej strony jego tłumaczenia są po prostu no śmieszne. A z trzeciej strony, jeżeli ktoś wszystko ma przepisane na żonę i twierdzi, że on sam jest biedny, a ma żonę bogatą, to przypomina to dość popularną technikę zdobywania pieniędzy na tak zwane słupy. Wystawiało się biednego słupa jako prezesa na przykład jakiegoś zarządu, który brał na siebie całą odpowiedzialność majątkową za błędy, które czynił w spółce i wszystko było jasne. Natomiast ktoś zza kurtyny spokojnie sobie z tego przedsięwzięcia pobierał pieniądze i spokojnie żył. A jak trzeba było, to doprowadził do upadłości spółkę, za co ewentualnie odpowiedzialność ponosił taki słup, czyli prezes zarządu. Kiedyś było nobilitujące być prezesem zarządu, bo to ładnie brzmiało, plakietka, wizytówka i robiło się wejście na salony tym sposobem. Teraz okazuje się, że jest to mniej jakby nobliwe zajęcie, nobilitujące zajęcie, więc wystarczy w tej chwili podnieść rękę, chcę być takim i takim, no to wtedy z takiego majątku, takiego słupa nie można nic ściągnąć, czyli jeżeli pan minister Szumowski zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, które zarzuca mu pani doktor Diana Wojtkowiak, to właściwie no co może, co 40 tysięcy mu zabiorą majątku, jak to w ogóle jest możliwe, żebyśmy my w Polsce mieli ministra, który nie jest w stanie odpowiadać za swoje błędy. To, kochani, zakrawa na jakąś komedię. Już pomijam fakt ogólnie znany, a jak nie, to przyglądnijcie się, kim tak naprawdę jest pan Szumowski, jego powiązania z masonerią, jego powiązania z różnymi licznymi spółkami, które tworzył. Tutaj zwrócę uwagę jeszcze na dość znaczny problem z prowadzenia masek niby przeciwwirusowych, które po pierwsze nie spełniają takiego problemu, takiego wymagania, po drugie były dość kosztowne, bo 5 milionów kolejnych wydanych tak po prostu lekką ręką na coś, co nie działa, no to wybaczcie, ale to już samo działanie należałoby się przyglądnąć temu. Właściwie to prokuratura powinna się przyglądnąć temu. Jest podejrzenie, że certyfikat tych maseczek został podrobiony. Też należałoby to zbadać, oczywiście. No i źródło, z którego zostało to sprowadzone, sposób i koszt tego sprowadzenia, no to wszystko zakrawa na następną jakąś komedię. To jest, kochani, kolesiostwo. Kolesiostwo, jakie znamy od czasów PRL-u, gdzie wszystko załatwiało się pod stołem, mając brata, szwagra, atramenta gdzieś z rodziny wysoko postawionego albo ktoś znał kogoś. Łapówki i tym podobne rzeczy. Jeżeli my na to pozwalamy w świetle tak zwanego państwa prawa, które jest prowadzone przez tak zwaną partię
Prawo i Sprawiedliwość, z której, jak widzimy, nie wypływa ani prawo, ani sprawiedliwość. Dalej jest kolesiostwo. I to, jeżeli my tego nie przerwiemy, jeżeli nie będziemy pisać takich donosów do prokuratury, donosów to źle zabrzmiało, nie, bo to będzie konotować bardzo nieprzyjemnie, ale na przykład zbiorowych pozwów, bo ludzie są poszkodowani. Są poszkodowani przedsiębiorcy. Z tymi protestami to znacie moje zdanie różnie. To jest, część może upatrywać sobie kapitału politycznego w takim przedsięwzięciu, część może być niezadowolona, a część może być w ogóle całkiem zadowolona z takiego stanu rzeczy. W każdym razie, jeżeli ktoś rzeczywiście potrafi udowodnić, że jest poszkodowany w związku z tym, że wprowadzono ten stan pandemii w Polsce i nie pozwolono nam na przykład pracować, to powinno skończyć się to zbiorowym pozwem. Przeciwko decydentom oczywiście, no bo przecież przeciwko komu? Ogólnie przeciwko rządowi i rząd co zrobi? Należy wymieniać tych ludzi z imienia, z nazwiska. To powinno być całkowicie jawne. Następna rzecz, o której chciałbym i sobie nie odmówię komentarza na ten temat. Skoro już jesteśmy przy tym, że ludzie budzą się już w sposób taki no, trzeciogęstościowy, czyli wprowadzają konkretne zarzuty na piśmie, materialne rzeczy, materialne uzasadnienia, badania naukowe, no to nie sposób nie wspomnieć o słynnym wystąpieniu we włoskim parlamencie, gdzie domaga się oskarżenia i uwięzienia wręcz pana Billa Gatesa. Io al nostro presidente Conte. Caro presidente Conte, la prossima volta che ricevo una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente, ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. No i oczywiście, że to musiało się stać. Tylko dlaczego tak późno? Może dlatego, że nie było znowu odważnych. I tu znowu będę miał uwagę. Popatrzcie, w jaki sposób odwaga ciągnie odwagę. Jak zobaczycie, w jaki sposób stado na przykład owieczek jest zastraszane przez dobrze wyszkolone psy, które pilnują tego stada, to widzicie, że 3-4 psy są w stanie spowodować poprzez wyćwiczenie pewnych zachowań stadnych całkowite posłuszeństwo w stadzie. I czasami może nawet nie być psów. Widziałem taki obrazek, rzut albo zdjęcie z drona, gdzie nie było ogrodzenia, a stado przeciskało się tylko przez wolno stojącą, otwartą bramkę na pastwisku. Tak dalece można wytrenować to stado. Ale, co jest ciekawsze, ten proces można odwrócić. Bo strach działa w jedną stronę, a uwolnienie tego strachu, czyli pozbycie się go, będzie działać podobnie, tylko że wektor, zwrot tego wektora będzie w przeciwnym kierunku. Czyli każdy, który zdobędzie się na odwagę, żeby wystąpić przeciwko systemowi, będzie z automatu ciągnął następnych. Popatrzcie, jak to działa na przykład na tych protestach, czy też niesławne słowo na demonstracjach. Jeden odważny ciągnie za sobą kolejnych odważnych. Ludzie zaczynają się w tym tłumie czuć chronieni, mają to poparcie społeczne i zaczynają pokonywać swój strach. Natomiast co by było, gdyby wszyscy byli zastraszeni, tak jak do tej pory, no to siedzą sobie cicho. I widzimy tą polaryzację między ludźmi, którzy się wybudzają, mają odwagę coś powiedzieć, a tymi, którzy nadal w większej części niestety pokornie noszą maseczki, nie wychodzą z domu, źle interpretują sytuację, ponieważ nigdy nie było od początku tej afery żadnego zakazu przemieszczania się, było tylko zalecenie, a ludzie jednak mimo tego, że nie było takich
zakazów, odebrali to jako zakaz. Czyli sposób interpretacji jak najprostszy i tak jak w komunie było za czasów PRL-u, interpretacja była taka zawsze na niekorzyść jednostki. Takiej szarej jednostki jak my. Szarej, nie szarej, no może niepotrzebnie tak użyłem takiego sformułowania. Ale była władza, która może wszystko i to były te psy i owieczki, które pokornie sobie szły. I mamy takich przykładów setki. Każda wojna na przykład. Popatrzcie na zdjęcia, filmy, w jaki sposób były prowadzone szeregi dziesiątek, setek, tysięcy czasami osób, których pilnowało parę osób. I każdy się boi, bo potrzebuje zachować życie. I boi się wystąpić pierwszy, dlatego że to życie może mu być odebrane. Czy to będzie życie naukowca, czyli jego kariera, czy życie już w formie biologicznej, no to zawsze ten strach występuje. No nawet odebranie kariery przecież będzie się kojarzyć z tym, że ten taki człowiek nie będzie miał z czego żyć. To jest zagrożenie jego istnienia. Więc, kochani, zaczęło się. To może nie jest jakaś wielka rewolucja w tej chwili, ale zaczęło się robić tak, że już środowisko prawne zaczęło się ruszać i mamy narzędzia do tego, żeby ten system pokonać. W programach, które nakręciłem dla Was na wyjeździe z autonomii osówek, pokazujemy szereg różnych narzędzi, to jest skrót oczywiście, to co zrobiliśmy, którymi możemy dysponować do tego, żeby stać się wolnymi. I to już czas zacząć robić. Ogłaszać autonomię, wypowiadać posłuszeństwo prawom, których nie mamy szansy nawet poznać. Bo ilość ustaw, która jest wprowadzana poprzez tak zwane rządy, bo to nie dzieje się tylko w naszym kraju, nie jest możliwa do zrozumienia przez przeciętnego człowieka. Czyli ilość przyrastających dokumentów, które powinniśmy znać, przewyższa w ogóle naszą percepcję. Nie możemy być posłuszni takim prawom, których nie rozumiemy. I jest to naturalne uzasadnienie odmowy posłuszeństwa. Dlaczego? Dlatego, że takim fundamentem, na którym rozwija się dalszą interpretację praw, jest to, że mówi się, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeżeli my chcielibyśmy znać te wszystkie prawa, no to musielibyśmy zostać prawnikami. Byłaby cała armia, powiedzmy 30 parę milionów Polaków, którzy musieli stać się nagle studentami prawa i stukać przez kolejnych 2, 3, 4 lata w ławie szkolnej czy tej studenckiej przepisy, które namnażają się. Prawo powinno być naturalne i to prawo jest proste, każde zwierzę wie, co jest dla niego dobre, tylko człowiek musi sobie komplikować życie poprzez produkowanie pustych frazesów, tak właściwie. Swoją drogą, to, że nasze życie stało się mocno skomplikowane i potrzebuje pewnych regulacji, no to oczywiście tak, ja się zgadzam. Tylko, że na podstawie praw naturalnych i osobno się przymierzymy do takiego programu, żeby je przynajmniej zreferować jakoś, a już mam takiego człowieka, który chętnie nam w tym pomoże i skręcę dla Was taki wywiad, jak tylko uzyskam zaproszenie od niego. Na razie wstępnie jesteśmy zainteresowani obaj, tylko musimy się po prostu umówić. Więc to prawo naturalne, z którymi się rodzimy, z tymi prawami, z naszym poczuciem człowieczeństwa, powinno być wiodące i definiować wszelkie
zachowania społeczne, jakie jesteśmy w stanie przewidzieć. I nie mam tu nic przeciwko na przykład przepisom drogowym, bo nie można pozwolić oczywiście na to, żeby jeden się poruszał w określonych przepisach, a inny kierowca nie miał o tym pojęcia i powiedzmy prowadził samochód drugą stroną ulicy, pod prąd, na pstrąga. Oczywiście, że nie. Potrzebne są pewne regulacje, ale to, w czym żyjemy, to jest apogeum. Już więcej się po prostu nie zmieści, ani do ludzkich umysłów, ani do nawet i prawniczych. Jest tak to wszystko pogmatwane. Dlatego zachęcam też do oglądania programu z terenu, wywiadu z ludźmi z autonomii osówek. Jak będziecie potrzebować więcej szczegółów, no to będziemy kolejne programy robić, być może przez telefon, bo dzieli nas ogromna odległość. Więc zachęcam do dalszych odcinków, które będziemy dla Was nakręcać. Dziękuję, do zobaczenia.